zdrowia, szczególnie dla normalnych. No każdy normalny rozumie, że socjalizm to jest wspaniały. Nie ulega dwóch zdań, że socjalizm jest wspaniały. No tyle tylko, że każdy normalny rozumie, że socjalizm zawsze się kończy, kiedy zaczyna brakować cudzych pieniędzy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No nie jest to skomplikowane, tak? Socjalizm jest atrakcyjny, socjalizm jest podniecający, socjalizm jest budujący, no tyle tylko, że trzeba skądś brać tą forsę. No i tej forsy nie ma, tych pieniędzy nie ma. Amerykański rząd no podatkuje i podatkował i rozdaje i rozdawał. No ale teraz to, co cała ta maszyna, która jest potężna w Ameryce, wbrew pozorom, to jednak straszne pieniądze są rozdawane, no to prezydent Biden i jego komunistyczna partia Ameryki, no to w formie teraz nazwali to amerykański plan rodzinny. No i co to ma znaczyć? No to ma znaczyć, że to parę trylionów będzie rozdane. No i ten amerykański plan rodzinny był podłączony do całej tej ustawy infrastruktury, czyli odbudowy Ameryki. No ale to jest jedno wielkie rozdawnictwo. Tam nie ma budowania szos, dróg, autostrad, mostów. To wszystko jest w ramach rozdawania pieniędzy. No tam jest dużo tych robót środowiskowych, no ale to są wszyscy inspektorzy, tam nikt nic nie produkuje, tam wszyscy wszystko sprawdzają i pilnują i rozdają. No i tych pieniędzy jest rozdawania. W pierwszy raz w historii Ameryce dojdzie do tego, że więcej niż połowa będzie dostawała pieniądze pracująca połowa, bo w Ameryce połowa ludzi nie płaci w ogóle podatków, no bo odpis od podatku jest na jedną osobę 12 tysięcy, na rodzinę jest 24 tysiące, także w zasadzie każdy, co zarabia 2000, nawet 2000 na rok, czyli 2000. 24 tysiące na rok, czyli 2000 na miesiąc, no to, czyli to jest tak $12-13, no to odpisuje sobie od podatków właśnie te 24 tysiące, także nie płaci podatków. Ktoś, kto zarabia powiedzmy 150 tysięcy, no to płaci już powyżej to najwyższa ta jego stawka, no to może być około 38%. No ale rozdawnictwo jest nieprawdopodobne, pierwszy raz w historii. No nie ma danych na 2020 i 2022, no ale to mniej więcej jest połowa pracujących będzie dostawała. No oczywiście, że będzie też zabierana. To jest ta właśnie paranoja, że jedną ręką zabierają, a drugą rozdają. Tyle tylko, że tym, którzy dużo zabierają, niedużo oddają, a tym, którzy nie płacą nic, no to To jest redystrybucja, to są reparacje, to są wszelakiego rodzaju takie przetasowania komunistyczne, no wszystko po co? No po to jest, żeby mieć po prostu rozdawać kiełbasę wyborczą i ta kiełbasa wyborcza wyjątkowo działa. Ten plan, cały plan dodatkowo jeszcze będzie rozdawał pieniądze. I jedna sprawa, no to jest to, że proponują fundowane przez podatki federalne dwuletnie studia, czyli po 12 latach szkoły podstawowej i średniej uczniowie idący na wyższe studia, no to ten 13 i 4 rok edukacji mieliby za darmo. Ten 13 i 14 rok, no bo normalnie to studia są czteroletnie po 12 latach szkoły średniej, no to te 2 lata byłyby za darmo. No to za darmo nigdy nie jest, tak? To płaci po prostu podatek, no ale to są też ciężkie pieniądze. I wszyscy ci nauczyciele komunikacyjni
komunistyczni, socjalistyczni liberałowie, nauczyciele, no oni uwielbiają pracować w tych szkołach. Oni uwielbiają, oni uczą tego socjalizmu, oni uczą tego komunizmu. No i to jest to, co potrzeba. To jest po prostu przekonać ludności młodych, że po prostu socjalizm jest wspaniały. Teraz 60-70% młodych poniżej 35 roku uważa, że socjalizm jest wspaniały. No i teraz dodając jeszcze te stanowe i państwowe szkoły za darmo, no to już w ogóle będzie jedno wielkie socjalistyczne wychowanie. Lenin po prostu chyba klaszcze, Stalin to po prostu tańczy w tym swoim grobie, no a Marx to jest w siódmym niebie chyba, no nie wiem, czy dla Żyda to jest siódme niebo. Do tego będą rozdawać pieniądze na żłobki i na przedszkola. Ludzie, którzy zarabiają 1,5 pensji średniej stanowej, nie będą płacili więcej niż 7% swojego dochodu dla dzieci, czyli na żłobki dla dzieci poniżej 5 roku życia. Następny obiecanka, no to jest to, że będzie 3 miesiące macierzyńskiego i 3 miesiące zdrowotnego dla opieki nad członkiem rodziny albo dla samych siebie. No teraz ludzie, którzy pracują, no to ubezpieczenie społeczne mniej więcej dla rodziny, firma zawsze płaci mniej więcej około 20-24 tysiące na rok, czyli to jest właśnie 2000 miesięcznie. Znaczy koszt jest 24 tysiące, no i pracownik to z reguły płaci 20%, czyli 4800. Czyli firma będzie płaciła powiedzmy 18-19 tysięcy i pracownik 5 tysięcy. Płaci też 1-2% na bezrobocie. Firma płaci między 1-2% na bezrobocie. Płaci też ubezpieczenie na krótkoterminową chorobę i na długoterminową chorobę. Także tam, jeżeli ktoś jest chory do 30 dni, no to tam dostaje 60% swojej pensji. Później, jeżeli jest tam powyżej 30 dni, tam do 5 czy tam do 10 lat, no to dostaje też tam 50-60%. Są jakieś takie proporcje. No i te całe rozdawnictwo, no to jest zawsze tak komunistycznie nazywany amerykański plan ocalenia, powiedzmy, czy ustawa taniej opieki. No i oni po prostu, to jest jedno wielkie rozdawnictwo. Te wszystkie rzeczy, no to były tymczasowe. To wszystko było w czasie tej pandemii, no to tak, trzeba pomóc narodowi, trzeba pomóc niepracującym. No i ta tymczasowa ta tymczasowa prowizorka teraz przechodzi w kongresie, że te subsydiowane podatki na te wszystkie wydatki kongres będzie zatwierdzał. No i ciekawe jest to, że właśnie będzie dużo rozdawania, no ale to też nie będzie rozdawania, to będzie oddawanie, no bo jeżeli dwuosobowa rodzina, mąż i żona, no to będą dostawali z powrotem 130 tysięcy, no ale tak jak mówię, ktoś, kto zarabia w rodzinie 130 tysięcy, no to chyba to mniej więcej płaci około 30 tysięcy w samych podatkach, no to może dostaną 2-3 tysiące z powrotem, tak, ale 25 i tak zapłacili. Niektórych rodzinach nawet dochód przy rodzinie dwuosobowej, nawet przy 200 tysiącach będą dostawali, ubezpieczenie zdrowotne będzie subsydiowane. Także to jest wszystko rozdawanie lewą ręką i zabieranie prawą ręką, te community college, te szkoły dwuletnie, nie ma żadnego limitu dochodu, tak? Także jeżeli ktoś ilekolwiek zarabia, każda rodzina będzie mogła wysłać dzieci do dwuletniego, młodzież, nie dzieci, do dwuletniego koledżu za darmo. No tam chyba
chyba nie będzie też egzaminów, tak, także wszyscy w Ameryce będą mieli 14 lat wykształcenia, no ale to jeżeli nie ma egzaminów, nie ma jakiejś konkurencji, nie ma, no to wiadomo, jak to się zawsze kończy, to jest po prostu ta średnia wykształcenia, to jest, nie będzie reprezentowała studiów. Ta amerykański plan rodzinny doda następnych 21 milionów Amerykanów do listy tego rozdawania, co już jest około 40-50 milionów ludzi, którzy dostają. Także 57% małżeństw z dziećmi, 57% będzie dostawało jakieś benefity, no i 80% samotnych rodziców, no szczególnie matek, no bo to jednak statystycznie to matki są samotne, także 80% będą dostawały jakieś takie benefity, będą miały te rozdawnictwo, rozdzielanie i rozdawanie, tak, także to spora forsa będzie rozdawana, spora będzie dawana. No i to licząc na to, że będzie pełne zatrudnienie. Jeżeli będzie jakaś recesja i będzie jeszcze bezrobocie będzie wzrastało, no to kongres będzie rozdawał jeszcze więcej właśnie w ramach pomagania społeczeństwu. No i skąd brać tą forsę? Skąd idzie te pieniądze? Biden mówi, że to wszystkie te pieniądze będą szły z podatkowania milionerów, super bogatych, no ale każdy normalny rozumie, że to nie jest prawda, no, że ilu jest tych milionerów i miliarderów, na ile to starczy? No zawsze jest ten koniec. Są tam oszukaństwa, cały ten plan amerykański też nie jest prawdziwy. To jest też jedno wielkie oszukaństwo. Plan proponuje 100 miliardów, żeby plan kredytów podatkowych tam pozamieniać. No i zamieniają, przerzucają te limity. No i znienacka się okazuje, że tam jest 460 miliardów. Tak, także te wszyscy ci fachowcy, politycy oszukują na potęgę. Dodatkowo Biden proponuje 200 miliardów dla nowych podatków w biznesach, żeby to sfinansować, tą ustawę, ten amerykański plan rodzinny. No i skąd to będzie zabierane? No będzie zabierane z biznesów, a biznesy będą po prostu podnosiły ceny swoich produktów. No i kto będzie płacił? No my będziemy płacili jak zwykle. Te wszystkie optymistyczne przewidywania, no to też nadchodzą z Urzędu Podatkowego i tam są przewidywane potężne deficyty. Deficyt będzie przez następne 10 lat, to są tryliony. Biden obiecuje, że postawi Amerykę na nogi, że to jest właśnie ścieżka do sukcesu ekonomicznego i politycznego i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest kontynuacja tego rozdawnictwa od lat 1960. No, zobaczymy, co się stanie za rok, tak? 2022, no to będą potężne wybory. Wszyscy chyba zaczną się orientować, że komuniści dopadli do tej władzy. Zobaczymy, jakie będzie głosowanie. Trzeba będzie to lewactwo jednak odsunąć od władzy, no bo jednak komunizm ma to do siebie, że po prostu ta sitwa, te komunistyczne świnie przy korycie, ci wszyscy nauczyciele w tych koledżach darmowych, no to żyją jak pączki w maśle. No i o to chodzi, tak, że urzędnicy, którzy nic nie robią, po prostu ścigają tych podatników. I połowa ludzi, która nie pracuje, nie płaci podatki, zawsze będzie
głosowała za komunistami. No i to nie jest nic nowego, ale całe to rozdawnictwo, no to co robi? No obciąża przyszłe pokolenia, no bo te przyszłe pokolenia, no to niestety będą coraz bardziej opodatkowane, coraz bardziej niszczone. Nie jest to normalne. No, Ameryka nie zmieni się w Wenezuelę, Ameryka nie zamieni się w Rosję. 2022 zmieni dramatycznie, 2024 wybory prezydenckie zmienią jeszcze bardziej. Zaczynają pilnować, w Nowym Jorku teraz były wybory, to tam znienacka pojawiło się 150 głosów i powiedzieli, że to błąd komputerowy. No tyle tylko, że zawsze ten błąd komputerowy to jest przeciwko konserwatystom i zawsze dodaje głosy komunistom. No także tu już nawet nie ma się co śmiać, no i nie ma co płakać, no ale będziemy obserwowali, będziemy patrzyli na to wszystko. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego, już monetyzowanego filmiku. Klikajcie na reklamy. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję za to, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, na republikanów. Płaćcie uczciwie podatki, no ale nie dajcie sobie wszystkiego zabrać w imię tego, że rząd będzie wszystko wam dawał. No to jest jedno wielkie oszukaństwo, tak? Ludzie mówią, że w Szwecji tam bardzo dużo zabierają, ale bardzo dużo dają. No ale prędzej czy później ludziom się nie chce pracować i ciągle myślą o tym, żeby więcej dostawać niż dawać. No i to jest początek końca. Przekaż dla socjalistów głosujących na Bidena. Popatrzcie się, co się dzieje, patrzcie się na swoje podatki, na benzynę, patrzcie się te wszystkie problemy, które was dotykają. Bądźcie normalni. Zdrowie dla normalnych.